współczesność a poezja. Wzniosłe rymy i natchnienie twórcze. Wydawać się może, że wiersze są tylko dla koneserów, ale nic bardziej mylnego. Z liczby uczestników turnieju poetyckiego Orzech wyciągnąć można tylko jeden wniosek. Polska to kraj poezji. Statystyki nie kłamią. Polska to kraj, w którym poezję pisze się masowo. Gigantyczna poetycka fala uderza w czytelników z siłą nieznaną na innych długościach geograficznych. Turnieje poetyckie, najczęściej poezja śpiewana, są niezwykle popularne. Lecz najważniejsza była poezja, dzieła młodych twórców, którzy zdecydowali się przedstawić swoje prace do oceny niezawisłych jurorów. Wiersz, jakikolwiek by nie był prosty, musi być jakimś odkryciem, chociaż najmniejszym, ale odkryciem. I takim przykładem też jest dla mnie poezja Szymborskiej, kiedy ona pisze o niebie. Ma taki wiersz Niebo. Schemat myślowy jest taki, że jak myślimy o niebie, to patrzymy w górę. A ona pisze o tym, że niebo jest tak samo tam, jak w najgłębszej dolinie. Przypominamy, że warunkiem uczestnictwa w konkursie było przysłanie pracy nigdzie wcześniej nie publikowanej, ani też nie nagradzanej w innych konkursach. Zgłoszenia miały charakter anonimowy. Jurorzy poznali personalia zwycięzców dopiero po wydaniu werdyktu. Skąd takie zainteresowanie poezją u kilkuset uczestników turnieju? Dlaczego zapełniają kartki pionowymi znakami i próbują przelać na papier swoje wnętrza? Myśluję, przemyśli wojuje. Jeszcze poetowie, tacy wierszykowie jak ten, też mnie coraz bardziej i próbowałam sobie zadać pytanie, z czego to się w ludziach bierze, że akurat muszą przelać na papier to, co odczuwają, swoje myśli, swoje emocje, swoje pomysły. Jest to jakiś taki rodzaj ciśnienia w człowieku, który wzrasta i można to tak określić, i trzeba coś napisać. Ale zainteresowanie jest, bowiem z roku na rok przybywa zarówno uczestników turnieju, których liczy się już w setkach, jak też widzów zainteresowanych wysłuchaniem wyróżnionych wierszy. Cały ten nasz konkurs, cały jego rozwój pokazuje, jak bardzo poziom tego konkursu rośnie. Coraz więcej lepszych poetów, ludzi, którzy naprawdę potrafią pisać, przysyła do nas wiersze. Tych wierszy jest coraz więcej i na coraz wyższym literackim poziomie. Cały czas liczymy na to, że przyjdzie taki wiersz, przed którym padniemy na kolana i powiemy tak, to jest rzeczywiście dzieło. Takich pereł szukamy. Być może współczesny świat i towarzyszący mu niepokój na wszystkich poziomach życia skłania do refleksji. Trzeba się odnaleźć w tym oceanie niepewności, odpowiedzieć sobie na pytania o własną tożsamość. Pisanie wierszy może być taką próbą. Niech